tym ćwiczeniu biorą udział mięśnie klatki piersiowej, mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia to pozycja siedząca. Cały kręgosłup przylega dokładnie do oparcia, które znajduje się z tyłu. Stopy są ustawione co najmniej na szerokość bioder, można nawet troszeczkę szerzej. Całe stopy dotykają podłogi. Zbliżamy uchwyt do siebie razem z wydechem. Proszę. Wydech. I wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech. I znowu. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech. Staramy się wykonywać ćwiczenie symetrycznie. Powtarzamy około 10 razy. Po 10 razach robimy przerwę i możemy wykonać drugą serię ćwiczeń. W tym ćwiczeniu biorą udział mięśnie prostujące staw kolanowy, mięśnie czworogłowe. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia to pozycja siedząca, tułów wyprostowany i ćwiczenie polega na prostowaniu kończyn dolnych w stawach kolanowych. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ruch był płynny. Po 10 powtórzeniach możemy zrobić przerwę. Przy pokonywaniu oporu warto jest wykonać wydech, a przy powrocie do pozycji wyjściowej wdech. To urządzenie umożliwia również pracę mięśni zginających staw kolanowych, całej grupy kulszowo-goleniowej. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia to pozycja leżąca. Stopy zakładane są pod wałek, dzięki któremu dozowane jest obciążenie. I ćwiczenie, tak jak widać, polega na zginaniu stawów kolanowych. Ruch również powinien być wykonywany płynnie, ilość powtórzeń około 10. W tym ćwiczeniu zaangażowane są mięśnie kończyn górnych oraz klatki piersiowej. Pozycja wyjściowa leżenie tyłem. Osoba ćwicząca chwyta za uchwyty i stara się wypchnąć rękoma dźwignię do góry. Wypychanie ciężaru odbywa się razem z wydechem, natomiast powrót do pozycji wyjściowej jest skoordynowany z wdechem. Ćwiczenie wykonywane jest z pozycji stojącej. W tym ćwiczeniu należy pamiętać o tym, żeby napięte były cały czas mięśnie brzucha. Ćwiczenie polega na wykonywaniu ruchów skrętnych dolną częścią tułowia i kończynami dolnymi. To ćwiczenie można trochę zmodyfikować i wykonać je również z ugiętymi stawami kolanowymi w niższej pozycji. Ćwiczenie, w którym pracują mięśnie kończyn górnych i mięśnie ściągające łopatki, mięśnie zbliżające łopatki do siebie. Ćwiczenie wykonujemy w siadzie własnym ze zgiętymi kolanami. Przyciągamy obydwie dźwignie do siebie, tak żeby mieć uczucie ściągania pomiędzy łopatkami. Przy pokonywaniu oporu wykonujemy wydech, przy powrocie do pozycji wyjściowej wdech.